Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz, podobnie jak niewidomy z wczorajszej medytacji, chciał zobaczyć Jezusa. Jego problemem był niski wzrost i tłum, który towarzyszył Jezusowi. Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że o wiarę trzeba walczyć, trzeba ją nieustannie rozwijać. Zacheusz jest przykładem człowieka, który walczył o swoją wiarę. Chociaż opinia o nim wśród sąsiadów, mieszkańców Jerycha jest negatywna, uznają go za kolaboranta, który zbiera podatki na rzecz rzymskiego okupanta, a przy tym nieuczciwie dorobił się sporego majątku, to jednak chęć spotkania Jezusa odrywa go od doczesnego stylu życia i przemienia je. Zacheusz musi chociaż na chwilę opuścić swoje podatkowe biuro, komorę celną i wejść w tłum ludzi, którzy go szczerze nienawidzą. Mało tego, wystawia się na pośmiewisko. Ten, który w okazałych szatach siedział dotychczas za stołem licząc pieniądze, teraz wdrapuje się na drzewo jak mały chłopiec. Widok ten musiał być komiczny, ale Zacheusz wcale się tym nie przejmuje. Przejął się wtedy, gdy Jezus zaproponował mu wizytę w jego domu. Ogarnął go wtedy tak wielki entuzjazm, że publicznie zadeklarował złożenie ogromnej jałmużny na rzecz biednych oraz wynagrodzenie krzywd, które wcześniej wyrządził. Spotkanie z Jezusem przemieniło jego życie. Dziś warto, abym zapytał samego siebie, czy ja spotkałem już w swoim życiu Jezusa, czy to spotkanie radykalnie przemieniło moje życie. Jeśli nie, to szukajmy Jezusa, starajmy się zobaczyć Go oczami wiary. A jeśli tak, to warto przez chwilę wrócić myślami do tego momentu. Niech to spotkanie w nas na nowo odżyje.